Witajcie kochani, w dzisiejszym odcinku przepis na pakistański krem pomidorowy do twarzy. Zostańcie ze mną, a zobaczycie, że ta receptura Was zachwyci. Za co Pakistanki kochają sok pomidorowy? Ano za to, że tak intensywnie nawilża on i odżywia skórę, wybiela i redukuje przebarwienia, a także regeneruje i odmładza. Nie dziwnego, że używają go nie tylko do mycia twarzy, ale także do produkcji domowej roboty kremów upiększających. Gdybym miała wybrać dla mojej twarzy tylko jeden składnik z całej natury, to byłby to właśnie pomidor. Pakistański krem pomidorowy zrobisz sama w domu i to zaledwie w 5 minut. Jest bogaty w witaminy młodości, czyli witaminę E oraz witaminę C. Do dzieła! Bierzemy sok z połówki pomidora. Ja go sobie właśnie przekrajam. Możecie użyć blendera, możecie użyć tarki, co Wam się żywnie podoba. Ja do tego celu używam wyciskarki do cytryny. Wyciskam po prostu pomidora. W przepisie jest pół pomidora, ale ja bardzo lubię sok z pomidora, dlatego wyciskam całego. Im więcej soku, tym dla mnie lepiej. Powiem Wam szczerze, że czasami jak sobie gadam przez telefon, lubię też sobie tym pomidorem tak pojeździć po twarzy. Efekt jest piorunujący i natychmiastowy. Nie trzeba czekać miesiąc, żeby zobaczyć efekty. Od razu widzicie, jak Wasze zmarszczki się rozprostowują pod wpływem soku z pomidora. Spróbujcie koniecznie. Dobra, ja już mam sok z pomidora gotowy. Teraz dodajemy łyżeczkę miodu. Tak. Łyżkę wody różanej. Wodę różaną możecie również sobie zrobić same w domu. Następnym razem postaram się Wam podać przepis na wodę różaną właśnie. Ok, łyżka wody różanej. Ta marokańska naprawdę przepięknie pachnie. Uwielbiam wodę różaną z Maroka. Dużo bardziej niż tą z Francji. Pół łyżeczki oleju migdałowego. Tak? I na koniec łyżeczkę gliceryny. Ok. To wszystko możemy już sobie wymieszać. Został nam już tylko jeden składnik. Ja muszę tutaj sobie, wiecie, mrówka mi wpadła. To się zdarza. W końcu sama natura. Nie wiem, czy ona odżyje, ta mrówka, czy nie. I na koniec potrzebujemy żelu aloesowego. Ja do tego celu używam prawdziwego aloesu. Zawsze mnie pytacie, jak ja te liście odrywam. Ano, odrywam od dołu. Powinnam urwać ten na samej dole teraz, ale jeśli nie używacie aloesu ze sklepu, tak jak ja to robię w tej chwili, to pamiętajcie, że ten aloes powinien być przynajmniej 3-letni, żeby on się nadawał do celów kosmetycznych. To niech użyźnia ziemię w ogrodzie. Teraz sobie jeszcze obiorę aloesa. Pewnie trochę więcej mi tego żelu wyjdzie z tego jednego liścia, ale to nie szkodzi, aloes też mile widziany. Ja tą skórkę sobie zostawię na potem i sobie jeszcze ją wmasuję na mój celulitis. Dobra, wykrawam żel. Teraz się chyba jednak bez blendera nie obejdzie, dlatego że używam naturalny aloes, a nie żel kupny. Dobra, myślę, że 3 łyżki jest. strasznie się ciągnie ten żel. Dobra kochani, ja to sobie zblenduję, żeby Wam nie hałasować i za chwilę pokażę Wam efekt końcowy. Jestem z powrotem. To jest już mój kremik. Trochę się spienił, ale nie martwcie się, ta piana po blendowaniu potem zniknie. Ja swój kremik jeszcze przepuszczam przez sitko, żeby się pozbyć ewentualnych pesteczek. Tak. Chwilę poczekamy, aż przecieknie. Trochę pomogę. Szybciej leciało. Widzicie, to jest naprawdę banalnie proste. Robi się to maks 3 minuty. Myślę, że nie więcej mi to zajęło, prawda? Za to rozpusta dla skóry jest niesamowita. Same zobaczycie, że się zakochacie od pierwszego zrobienia. Od zrobienia to może nie, ale od pierwszego zaaplikowania. Tutaj mam takie gotowe słoiczki. Nalewamy. Kremik jest malutki, w sam raz się nadaje do torebeczki. Można nosić ze sobą, ale najlepiej schłodzić i trzymać w lodówce. Taki schłodzony kremik jeszcze lepiej działa na zmarszczki. Gotowe! Taki gotowy kremik przechowuj w lodówce do 20 dni i nakładaj na twarz 2 razy dziennie, najlepiej rano i wieczorem. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli Wam się podobało, zostawcie mi kciuka w górę. Jeśli Wam się nie podobało, też zostawcie mi kciuka w dół. Wszystkie kciuki mile i chętnie widziane. Do zobaczenia, kochani!